Powiatowym Centrum Sportu i Rekreacji w Kraśniku na forum gospodarczym, które odbyło się 17 października, zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe, spotkali się przedstawiciele biznesu, menadżerowie, analitycy, naukowcy i samorządowcy. Wykład wprowadzający przedstawił analityk rynków finansowych Marek Zuber, który mówił o światowej i europejskiej ekonomii w dobie kryzysu wschodniego i skutków recesji sprzed 5 lat. Dla polskiej ekonomii w skali makro konflikt na wschodzie nie ma większego znaczenia, ponieważ poziom eksportu do Rosji nie jest aż tak duży, jak wydaje się wielu osobom, powiedział Zuber. Natomiast w skali mikro, z punktu widzenia konkretnego producenta, który miał zakontraktowaną sprzedaż swoich produktów do Rosji, to oczywiście jest problem. Spotkanie różnego rodzaju przedsiębiorców, handlowców, samorządowców, władzy państwowej, naukowców, to jest zawsze możliwość, to się kiedyś tak ładnie mówiło, wymiany poglądów, ale dzisiaj to już nie jest tylko wymiana poglądów, tylko to są konkretne możliwości rozpoczęcia działalności, współpracy ze sobą. Nawet jeżeli się znamy, to jest szansa na to, żeby się lepiej poznać. Dla wielu tych, którzy tu przyjeżdżają, to jest możliwość popatrzenia, w którym kierunku Kraśnik będzie się chciał rozwijać, jakie są szanse, jakie możliwości, w co warto, w którym kierunku warto pójść, także z moim biznesem, z czego mogę korzystać, jakie mam wsparcie, nie tylko jeśli chodzi o środki unijne, ale także właśnie działalność samorządu. Ja myślę, że my dzisiaj już rozumiemy, że to nie państwo, w szczególności, że to państwo tak nie za bardzo chce zmieniać te przepisy, żeby pomagać przedsiębiorcy, ale właśnie samorząd to jest ten podmiot, którego działalność może albo przeszkadzać, albo pomagać w rozwoju przedsiębiorców w danym miejscu, który może ściągać inwestorów zagranicznych, albo tego nie robić. Myślę, że mamy aż nadto przykładów w Polsce, gdzie działalność, aktywna działalność samorządu prowadzi do tego, że region bardzo ładnie się rozwija, pomimo tego, że początki były bardzo słabe i był to region zupełnie zapomniany. Takim sztandarowym przykładem jest Wrocław, miasto 20 lat temu niczym nie wyróżniające się na tle gospodarczym Polski, a dzisiaj z całą pewnością jest to jedno z najbardziej widocznych miejsc pod tym względem. A zatem można tutaj konkretne informacje otrzymać po to, żeby działać albo działać lepiej. No to myślę, że choćby dlatego warto tu przyjść i posłuchać, porozmawiać, przyjrzeć się temu, co się dzieje. W panelu dyskusyjnym na temat rozwoju nowoczesnego rolnictwa i odnawialnych źródeł energii w powiecie i regionie lubelskim wzięli udział Arkadiusz Bąk, wiceminister gospodarki. Naszym priorytetem jest zdrowa żywność. I kiedy my dzisiaj, Ministerstwo Gospodarki otwiera nowe rynki zbytu, przewozimy, a dlaczego otwiera, to też jedno zdanie, ale za chwilę. Przewozimy tych kupujących, tych no, brokerów czasem, którzy na wiele rynków dostarczają te jabłka, oni mówią, no tak, ale my potrzebujemy jabłko na przykład ciemnoczerwone, długie i niesoczyste. No, mówimy, ale no, jakościowo nasze są lepsze. Trudno dyskutować z rynkiem nabywcy, kiedy to my mamy trudność, czy producenci mają generalnie, to nie jest rynek producenta, tylko rynek klienta w tej chwili. Więc oni mówią, dobrze, ale my potrzebujemy takiej. Wiecie Państwo, jak da się to zrobić prosto, szybko? Chemicznie. I nasi producenci mówią, nie po to pozyskiwaliśmy wszystkie certyfikaty zdrowej żywności, żeby w jednorocznej czy dwuletniej tam atrakcyjności eksportowej wejść w taką sytuację. Profesor Jacek Zając, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. W latach 70. prowadzono bardzo szeroko zakrojone badania zasobów naturalnych na Lubelszczyźnie i te zasoby naturalne zostały ustalone. Nie będę mówił o węglu chełmskim, bo to największe zasoby węgla kamiennego w Polsce w tej chwili potwierdzone już. 3 kopalnie szykują się do budowy już kopalń po wierceniach sytuujących te kopalnie. Między innymi Rejowiec z fantastycznymi zasobami węgla kamiennego, ale tutaj w Kraśnickim mieliśmy chyba w latach 60., bo pamiętam, jak ojciec jeździł do Trzebnika po węgiel brunatny.
profesor Elżbieta Mączyńska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Kredyt to jest miecz obosieczny. Trzeba wiedzieć, na co zaciągamy kredyty. Jeżeli zaciągamy kredyty na hulanki, to jasne, że on jest niebezpieczny. Ale jeżeli zaciągamy na przetwórnie, inwestycje, to nie należy tu oszczędzać, tylko należy się zadłużać. Bo to jest dźwignia finansowa, lewar. Czyli to zresztą jest znane w teorii ekonomii, to Galbraith o tym pisze, że każdy wydatek powinien być co najmniej na trzy części podzielony, planowany, także budżetowy, także budżetu samorządowych. Karol Teliga, prezes Polskiego Towarzystwa Biomasy, Polbim. Bioenergia pochodząca z lokalnej produkcji rolnej wydaje się być elementarna. Jest rzeczą oczywistą, że to jest energia, to są zasoby energii, które powinny być konsumowane lokalnie. Bez żadnego większego przetwórstwa biorę belkę słomy i spalam we własnym gospodarstwie. Oraz Andrzej Maj, starosta kraśnicki. Elementem biogospodarki jest promowanie tych dobrych produktów, które oczywiście trzeba odpowiednio opakować, ubrać, oznaczyć i dobrze sprzedać. Także tutaj ten element marketingowy jest bardzo ważny, chociaż bardzo trudny, bo zbudowanie jakiejkolwiek marki jest rzeczą bardzo, bardzo trudną. Ale w tym kierunku będziemy chcieli iść, bo jesteśmy jednym z większych producentów, największym w Polsce producentem maliny. Mamy tu piękne tradycje wspaniałych producentów. Ostatnio Antonio Dominguez, prezydent Organizacji Międzynarodowej Owoców Miękkich, był pod wrażeniem, że tak niewielkimi plantacjami dysponujemy, a taki ogromny potencjał, który no ciężko też, nawet jak są wahania na rynku, to on, ta jego, że składa się on z tak drobnych producentów, w tym jest mocny, bo on utrzymuje się i te trudne lata przetrwa. Jednym z prelegentów był Władysław Naborczyk, szef kraśnickiej firmy Nabor, z którą współpracuje kanadyjski Cyclone, produkujący części do samolotów. Firma ta ma inwestować w Kraśniku. Nabor należy do Stowarzyszenia Przedsiębiorców Dolina Lotnicza z siedzibą w Rzeszowie, którzy tworzą klaster lotniczy. Jak podpisywana, może tu dodam, była podpisywany był akt notarialny i była konferencja prasowa, dziennikarze pytali pana Sochaja, kiedy będą produkowane części do Boeinga czy Airbusa. On odpowiedział, one już są i rzeczywiście ja zapraszam do mojej firmy. W firmie naszej my produkujemy już do samolotu Boeing, produkujemy dokładnie dla Dreamlinera. Jeśli ktoś chce zobaczyć, jak produkcja wygląda takich części, jak te części wyglądają, to serdecznie zapraszamy. Moderatorem forum był kraśniczanin Ernest Bociuch, dziennikarz ekonomiczny i prezenter telewizji Polsat oraz felietonista Rzeczpospolitej. Patronat nad imprezą objęli Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, Wojewoda Lubelski oraz Marszałek Województwa Lubelskiego.